Tylko RDN Małopolska. Kwadrans po godzinie 8. Mamy czwartek i mamy gościa prosto z Iwkowej, wójta gminy Iwkowa, pana Bogusława Kamińskiego. Dzień dobry, panie wójcie. Dzień dobry, witam. Ponieważ Iwkowa, no to jednak kawałek od Tarnowa, to zapytam na początek, jak się jechało do Tarnowa? Z kłopotami czy bez kłopotów? Bardzo dobrze. Co prawda są mgły, trzeba uważać, trzeba zachować poza Tarnowem ostrożność. Już o tej porze są, tak, odnotowywane. No i też są roboty drogowe, ale to dobrze, bo świadczy o tym, że w przyszłości będziemy mieć jeszcze lepsze drogi. Gdzieś pana korki przytrzymały? W samym Tarnowie, ale to króciutko. A w którym miejscu, panie wójcie? Tam, gdzie jest remont, tutaj w samym centrum. Czyli przy ulicy Krakowskiej, tak, tak. Bo to takie nasilenie prac, kiedy wszyscy na godzinę 8 zdążają do pracy. Naturalna sprawa, nawet w Iwkowej czasem koło godziny 8 to też są korki. Tak. I właśnie od dróg zacznijmy, od tych iwkowskich dróg. Panie wójcie, ja pamiętam 7 lat temu mieszkańcy zarzucali panu prywatę, że remontuje pan fragment dobrej drogi prowadzącej do własnego domu, a wiele dróg mocno zresztą rozproszonych w Iwkowej, bo to problem Iwkowej, znajdujących się w fatalnym stanie, nie było wtedy ruszanych. Sytuacja się, jak sądzę, zmieniła, bo z kolei pamiętam pana deklaracje wyborcze w ostatniej kampanii samorządowej, gdzie na pierwszym miejscu stawiał pan drogi i mówił pan, że to będzie ten punkt odniesienia dla pana, że tym zajmie się pan w pierwszej kolejności. No to ja pytam, jak jest? Czy jest pan zadowolony z efektu? Informacja oczywiście nie była prawdziwa, zweryfikował to czas, natomiast rzeczywiście przywiązuje olbrzymią wagę do dróg na terenie gminy. Z wielu względów. Przede wszystkim gmina Iwkowa to jest teren, gdzie duży obszar, duża zabudowa, część jest rozproszonej zabudowy, więc tych dróg musimy mieć bardzo dużo. Jest wiele domów, wiele działek, które nie posiada dostępu do dróg publicznych, więc tam musimy ten problem rozwiązać. To znaczy wydzielacie drogi jakby od nowa, tworzycie drogi. Tak, tak, tak. W związku z tym no, praca cały czas zajmujemy się drogami. Zaczynaliśmy od tych dróg najważniejszych, tych głównych, więc tam mamy już dawno sprawy załatwione, natomiast idziemy coraz dalej, coraz bliżej domów i rzeczywiście staramy coraz się, żeby... Coraz głębiej w las. Nie, coraz bliżej domów. Aha. Jednak. Z lasu. No niekoniecznie. Złąk. Tam, gdzie lasy, to zostawiamy spokoju, tam ich zwierzyna sobie hasa, natomiast my idziemy do mieszkańców, bo oni teraz tych dróg potrzebują. To są takie czasy, że w każdym domu jest po 1, 2, 3 samochody. Jeździmy do szkoły, na zakupy, do kościoła, więc te drogi są konieczne. Mieszkańcy zawsze zgadzają się na wydzielanie nowych dróg. Nie bez oporów się to dzieje? No to jest interes obydwu stron, więc przede wszystkim mieszkańcy przychodzą do nas z problemem, że nie mają jak dojechać, nie mają drogi. Często przychodzą do urzędu gminy z prośbą o dofinansowanie. W przypadku, kiedy jest to grunt prywatny, nie ma takiej możliwości, więc proponujemy rozwiązanie polegające na przekazaniu gruntu pod drogę, czy to jest publiczna, czy wewnętrzna, i w zdecydowanej części ci ludzie wyrażają taką zgodę. No właśnie, prowadzimy muszą tą drogę przekazać gminie, oddać gminie. Znaczy grunty... I tu się zaczyna pewien problem. To jest żaden problem. Mieszkańcy chętnie by oddali, żeby tylko gmina chciała wziąć, żeby tylko miała pieniądze, żeby te drogi... No to załóżmy taką sytuację, że mieszkańcy przekazują drogę gminie, no i liczą na szybką reakcję. To jak szybka to jest reakcja z wydzieleniem nowej drogi i zbudowaniem drogi? Dzisiejszy robimy to na bieżąco. Nie mam jakichś większych problemów, więc ci, którzy przekazali, w większości mają już drogę zrobione. Oczywiście nie można... Co to znaczy na bieżąco, panie wójcie? No jak przejmujemy drogę w jednym roku, to w następnym roku jest wyszwirowana, a w kolejnych tam gdzieś latach też pojawia się dywanik asfaltowy, więc tym ludziom o to chodzi, żeby mieli w ogóle dojazd, bo to są też góry. Część gminy jest położona w Beskidzie Wyspowym, więc utrudniony dojazd jest i ludzie się naprawdę z tego cieszą i z każdej drogi, która jest po prostu, która pozwala im normalnie żyć, bo to ja wiem, że nawet chodzi. Rocznie 2-3 drogi nowe jesteście w stanie państwo wydzielić i zbudować. Jaki to jest koszt dla samorządu? No, staramy się, żeby to było oczywiście najtaniej, bo my musimy wydawać pieniądze oszczędnie i racjonalnie, więc... Jak każda gmina. Oczywiście. Przywiązujemy do tego wagę.
Natomiast w momencie, kiedy mieszkańcy oddają te grunty za symboliczną złotówkę, czy za koszt wydzielenia, więc samo wydzielenie to jest koszt wydzielenia geodezyjnego plus notariusz. Więc to budowa to już większy budowa koszt. To już jest... Ja pytam globalnie. No to oczywiście. Jedna droga równa się? To nie da się tak powiedzieć, bo przecież są drogi różnej szerokości, różnych warunkach. Zależy, czy są potoki po drodze, czy trzeba przepusty. To tak mniej więcej, panie wójcie. No to są z rzędu 100 tysięcy, zależy jaka długość tej drogi. To powiedzmy sobie taka średnia. To jeszcze zapytam, czy mamy plany na już w tym zakresie. Czy jeszcze do końca 2016 roku w Iwkowej będzie pan wydzielał, budował nowe drogi? Cały czas to robimy. Mogę powiedzieć tak, że w najbliższej sesji mamy się zająć drogą Iwkowa Pańskie. Mamy się zająć Iwkowa Wojakowa Podjaszczurowa i Kąty Grabie Michalczowa, więc tu już wymieniłem trzy drogi, które są w trakcie, bądź już realizujemy sprawy wydzielenia, bądź są w trakcie przed podjęciem uchwały o przejęciu na drogę. Panie wójcie, gmina Iwkowa, typowo rolnicza, z takim bardzo dobrym zapleczem do uprawiania sportu, rekreacji i turystyki. Ja wiem, że wraz z żoną prowadzi pan gospodarstwo agroturystyczne. Wolno wójtowi? Tak, wolno. Gospodarstwo można prowadzić, więc nie ma tu problemów. A kto przyjeżdża do wójta? Najczęściej. No to starzy znajomi? Bardziej bym powiedział czy osoby przypadkowe? Do żony, czy do gospodarstwa, bo do wójta jako tak to nikt nie przyjeżdża. Natomiast do gospodarstwa przyjeżdżają różni ludzie, ciekawi ludzie. No można powiedzieć, że i z całego świata przynajmniej jakieś tam pojedyncze osoby są z różnych stron. To są starzy znajomi państwa, nie, czy to są osoby przypadkowe? To są zupełnie obce osoby. A skąd mają informacje? No jest teraz internet, Facebook, więc macie możliwości dotarcia jest dużo. Część jest z polecenia osób, które już były wcześniej. A ceny u wójta preferencyjne, u żony wójta preferencyjne, proszę zapytać żonę. Czy bez? Wójt się nie interesuje? Nie, aż także się nie interesuje, ale nie jestem na bieżąco w temacie, więc raczej ona się tym zajmuje, ja się zajmuję swoją pracą i temu się poświęcam, natomiast żona ma swoją działalność i wspieram ją jak najbardziej, cała rodzina ją wspiera, wszyscy się wspieramy wzajemnie, natomiast nie jestem w szczegółach, więc jak ktoś przyjedzie porozmawiać, chętnie porozmawiam. No to ja jestem ciekawa, czy wójt jest, cytując wójta, w szczegółach, jeżeli chodzi o swoją hodowlę Danieli. Jest ta hodowla wciąż? No oczywiście, że jest. No i kto się nią zajmuje na co dzień? No to też cała rodzina. Pracujemy rodzinnie, jako członek rodziny również, no nie wyłamuję się z rodziny, nie uciekam od pracy, więc jak najbardziej. A jest na to czas? Można to wszystko pogodzić, obowiązki wójta i pracować przy hodowli Danieli? Ile tych Danieli państwo macie? No w tej chwili 22 sztuki. Ho, ho, ho. To jest co robić? No spokojnie. można pogodzić. To daje mi też pewien taki możliwość odstresowania się. Tak bliżej na natury, być bliżej natury. Naprawdę obserwując te zwierzęta, możemy się dużo dowiedzieć. Bym powiedział, że czasem łatwiej żyć, łatwiej zrozumieć niektóre problemy, więc trzeba uważnie patrzeć na przyrodę i ta hodowla daje taką możliwość takiego głębszego spojrzenia w to, co nas otacza, w prawa przyrody, które... To proszę się z nami podzielić jakąś taką właśnie refleksją, może najważniejszą dla pana, która wynika z obserwacji tych zwierząt. Życie zwierząt jest bardzo uporządkowane, tam nie ma przypadków i tam rządzą surowe prawa natury. Mm-hmm. Selekcja też? Też oczywiście. Tam prawo mocniejszego decydowania. Panie wójcie, demografia także w Iwkowej nie do końca pozwala spokojnie spać. Ja wiem, że macie państwo pomysł połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum. Nie zgodziło się na to póki co kuratorium oświaty. Jak pan myśli, dlaczego? Dokumenty nie były wystarczająco przygotowane? Trudno powiedzieć, jaka była przyczyna, natomiast powiem tak, że demografia w Iwkowie jest bardzo dobra. Mamy największy przyrost naturalny. W powiecie brzeskim. Do niedawna tak było. Mhm. Tak, więc to nas cieszy. Nie mieliśmy nagłego załamania, że musieliśmy likwidować szkoły, że mamy bardzo mało dzieci. Ale jednak pojawił się pomysł na połączenie, na stworzenie zespołu szkół. Wszyscy chcemy, żeby było lepiej. Też bardzo
bardziej ekonomicznie, więc wszystko to bierzemy pod uwagę. Więc w związku z tym też pomysł i została podjęta uchwała, żeby połączyć to. Oczywiście mam wiele argumentów, żeby taki zespół powstał. Przede wszystkim jest to jeden budynek. Państwo macie argumenty, kuratorium póki co się nie zgadza. Ja jestem ciekawa, czy pan wie dlaczego? No, jakie mogli mieć zastrzeżenia państwo urzędnicy pracujący w kuratorium oświaty? Aż tak szczegółowo to trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że to był początek funkcjonowania kuratorium w obecnym kształcie i być może takie było zaskoczenie. Ja myślę, że jak te argumenty, które mieliśmy, plus te argumenty, które powstały w obecnej sytuacji, przedstawimy ponownie, to będzie pozytywne. Kiedy z takim wnioskiem występujecie państwo ponownie do kuratorium? Mamy sesję w najbliższym czasie, porozmawiamy z radnymi, spróbujemy znaleźć kolejne argumenty i wystąpimy w odpowiednim czasie. A zmiany od kiedy, jeżeli będzie zgoda? Jeśli będzie zmiana, to będzie od września następnego roku. Także spokojnie, mamy czas. Panie wójcie, kto weźmie udział w dorocznym, przygotowywanym z rozmachem na najbliższą sobotę, święcie suszonej śliwki śliwkowej w Kątach? Wszyscy chętni, których teraz serdecznie zapraszam, każdy może do nas przyjechać, poznajcie Iwkową, zobaczcie jak wygląda, być może jak ktoś był, to porównajcie, zobaczcie jakie mamy bogactwo ludzi, wspaniałych ludzi, przedsiębiorczych ludzi, aktywnych, jakie mamy produkty regionalne. No i bogactwo suszonej mamy. Śliwki. Skąd ta suszona śliwka, panie wójcie, w Iwkowej? No, ona była u nas zawsze. No ja wiem. Od dawna, od kiedy pamiętamy. Powiedzmy więc nieco więcej słuchaczom o tym właśnie, o tej śliwce. Teren gminy Iwkowa to teren podgórski i na tych miejscach, gdzie nie dało się uprawiać zboża, sadzono śliwy, czy w ogóle drzewa owocowe. W związku z tym, że tych nieużytków było sporo, więc tych śliwek też było trochę i nie wszystkie dało się wykorzystać od razu. W związku z tym mieszkańcy szukali sposobu, jak przedłużyć żywotność tym śliwkom, żeby można było spożywać cały rok. No i powstały suszarnie. No dokładnie to można powiedzieć wędzarnie, bo to jest... Jeszcze zapytam i poproszę o konkretną odpowiedź. Ile osób się tym zajmuje w gminie? Jest pan w stanie policzyć, powiedzieć tak szybciutko? Kiedyś było tak, że suszarnia była przy każdym domu. Przy każdym domu w tym okresie jak teraz, jesienią, to unosił się lekki dymek i to taki świadczyło o tym... sympatyczny dymek. Tak, tak, z takim miłym zapachem. I w tym w każdego domu byłaby suszarnia. Teraz trochę się zmieniło z tego względu, że tych osób, tych gospodarstw, które zajmują się suszoną śliwką, jest może mniej, ale to też są zupełnie inne ilości. Panie wójcie, ponieważ czas nas goni, to jeszcze zapytam. Spotykamy się o której godzinie i gdzie? Na koniec zupełnie. Spotykamy się o godzinie 14 w miejscowości Kąty, gmina Iwkowa. Tam jest msza święta, a dalej korowód i wszystkie imprezy towarzyszące związane ze świętem suszonej śliwki. A szczegóły na rdn.pl oraz w serwisach informacyjnych Radia RDN Małopolska. Pięknie dziękuję. Bogusław Kamiński, wójt Iwkowej, był naszym gościem. Dobrego dnia, rzecz jasna. Dziękuję i bardzo. Do usłyszenia.